Można powiedzieć, że Jeremiasz skarży się wobec Pana Boga trochę dla nas w sposób taki, że trochę uśmiechamy się pod nosem. On to mówi, ani nie pożyczam pieniędzy, ani nie daję pożyczek, a jednak mi złorzeczą. Ano, Jeremiaszu, złorzeczą ci z tego powodu, że chłoniesz słowo Boga, że słowo, które słyszysz, staje się dla ciebie rozkoszą i miłością. To cię odróżnia od innych, dlatego ci złorzeczą. Każdy chrześcijanin, który słucha Słowa Bożego, który raduje się tym Słowem, który słuchając Słowa Bożego wie, że ma stały punkt odniesienia, każdy chrześcijanin jest inny. I każdemu chrześcijaninowi z tego powodu właśnie, że jest zasłuchany w głos Pana Boga, złorzeczą. To jest taka miara tego, czy jesteśmy dobrymi słuchaczami Słowa Bożego.